Cześć, witam wszystkich z tej strony, oczywiście Snajper. I dzisiaj mam dla was bitewkę na AMX-ie 5100. Za sterami tego pojazdu staje Matrax. Mamy nową mapę w WoTie, w sumie już nie taką nową, bo już jakiś czas jest, ale najnowszą. Granica Imperium w trybie bitwy szturm. Jesteśmy w stronie broniącej, losowanie niekorzystne na dziesiątki. Po stronie przeciwnika jest typ 5 Heavy, Batchat oraz Jagdpanzer 100. Czyli wszystkie te pojazdy są w stanie nam realnie zaszkodzić. Batchat może mniej, ale jednak typ 5 Heavy może strzelić nam nawet za full HP, jeśli odpowiednio przymierzy. Pojazd ten ma pancerz teoretyczny, na ósemkach może coś odbić, jednak na wyższych tierach, na dziesiątkach, już raczej nie. Pojazd jest oczywiście bardzo znany z tego, że jest świetny do wykorzystywania w turniejach. Posiada magazynek z 6 pociskami, każdy po 300 uszkodzeń. Z tego wychodzi, że jest w stanie zdjąć wszystkie ósemki na magazynek. Do tego ma też dobrą penetrację. Na goldzie jest to dokładnie 263, a na APK 232, co też nie jest złym wynikiem. Teraz ruszamy na prawą flankę. Tam pojawił się T5 4 mod 1 oraz MX50-120, czyli nasz drzewkowy następca. Jak widzicie, Matrax ma już na AMX-ie dwie odznaki biegłości. I teraz pojawia się przed nami Borsuk i oddajemy pierwszy strzał zarówno 300, czyli dokładnie średnia naszych uszkodzeń. Teraz AMX50-120. I pojawia się typ 5 Heavy. Wykończymy 53 TP i ostatni pocisk oddajemy w Borsuka. Przeładowujemy magazynek, to nie jest zbyt krótka czynność. Trochę to zajmuje. Tak więc stajemy sobie na górce w stosunkowo bezpiecznym miejscu. Teraz wam się wyświetlą parametry tego pojazdu. Złego słowa użyłem. Parametry tego pojazdu. Jak widzicie, pancerza nie ma jakoś bardzo dużo. Co to jest? Bardzo dobre jak na czołg ciężki. Mobilność. No i teraz typa 5 Heavy od boku przebijamy bezproblemowo z naszą penetracją na pociskach premium APCR. Ruszamy teraz na tyły przeciwnika. Jak widzicie, na środku przy naszej bazie jest pewien problem. Mamy tam Skorpiona, TVP i AMX-a. Natomiast przeciwnicy mają dwa czołgi ciężkie oraz dwa czołgi lżejsze. Jeden lekki, jeden średni. Tak, dokładnie. Mają Leopardeiru. No i dwa Heavy'ki. A my jedziemy. Ta flanka na linii 1-2 powinna się utrzymać. Mamy tam S100, mamy Grilla. Więc powinni się utrzymać jeszcze przez jakiś czas, a my pomagamy na środku. Strzałów Emila, nietrafiony. To się niestety przełoży źle na naszą sytuację za chwilę, ponieważ ten jeden nietrafiony pocisk utrudni nam nieco bitwę. Gdyby nie on, mogłoby się to potoczyć nieco inaczej. T5
Teraz Deagle 2 wyjeżdża, zostaje podpalony. Ugasił się, ale jest na ogrysku i zostaje dobity przez Ru od tyłu. I teraz mamy Carnarvona i mamy, uwaga, tylko 4 pociski. To jest za mało, żeby zniszczyć Carnarvona. Potrzebowaliśmy 5. A nie mieliśmy przez ten jeden strzał nietrafiony w Emila. Więc musimy ewakuować się i przeładować magazynek. Carnarvon nie wychyla już dalej. Boi się, że możemy mieć jakieś wsparcie. My nie mamy, ale na szczęście on o tym nie wie. Udaje nam się uciec. Ładujemy w spokoju i za chwilę będziemy celować znowu w przeciwników na środku. Kończymy przeładowanie magazynka i celujemy w Leoparda. Troszkę zbyt pośpiesznie oddany strzał. Tak to moglibyśmy strzelić mu tam właśnie w tył, albo za chwilę znowu się wychyli. Teraz moglibyśmy strzelić na ślepo, widać było, że wycofywał się tam, ale Matrax tego nie uczynił. Podjeżdża bliżej. Leopard zostaje wykryty. My też dostajemy żarówkę. Kolejny nieprzymierzony strzał. Następny już wchodzi. I na ślepo dobijamy Leoparda. Mamy 2 fragi. Będzie jeszcze tego trochę. Póki co przeładowujemy magazynek i jedziemy przeciwnikom na plecy. Jest to zdecydowanie dobra decyzja. Jest tam obieg 705, który jednak pancerza trochę ma, jest KW4. Ten temat pomińmy. Ale jak widzicie, nasz S100 z Centurionem nie do końca umieją sobie poradzić z obiektem 705. Dlatego my jedziemy natychmiast pomóc. Centurion już tam pisze na czacie, żeby jechać. I o S100 pojawiają się niemiłe słowa. A my w tym czasie celujemy w KW4. Problemu z przebiciem oczywiście nie ma. Teraz obieg 705. Staramy się wycelować w gąsienicę, niestety rykoszet. Trafiamy w gąsienicę i dobijamy delikwenta. Zostało 2 przeciwników. Szansa na specjalistę, ale w tym momencie artyleria została zniszczona. Zostaje tylko Carnarvon, którego mieliśmy już szansę spotkać. Wiemy, gdzie był. Wiemy, że nie jechał do przodu, E75 by go zauważył. W naszą stronę, gdyby jechał, zobaczylibyśmy go strzelając do Leoparda. Więc można zasugerować, że stoi tam, gdzie był. I tam właśnie jedziemy. Możemy się go tam na 90% spodziewać. Skończyły nam się pociski APC, zostały 2. Nie ma sensu ładować magazynka z 2 pociskami. Bo jeśli byśmy się jakimś cudem jeszcze nie trafili lub odbili, to mielibyśmy niemałe tarapaty. Bitwa kończy się za 50 sekund. Pamiętajmy, że to typ szturm, czyli jeśli bitwa się skończy przez czas, to i tak my zwyciężamy. Pojawia się Carnarvon, strzela do nas, my się odbijamy, ale teraz celujemy już w dolną płytę. Wchodzi bezproblemowo. Kończymy z 5700 damage'a plus jeszcze na ślepo w Leoparda. 5 zniszczeń oraz 600 damage'a po spocie. Teraz pojawiają wam się na ekranie wyniki końcowe. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć, cześć, pa, pa.